Mam 19 lat, a czy trudno organizować wydarzenie? Samemu bardzo trudno. Ludzie się patrzą, niektórzy się śmieją, trzeba zachować kamienną twarz, jest to bardzo trudne, ale jest ciekawie. Fantastyczne, jak wychodzę na scenę, po prostu tak jakby cały stres odchodzi na bok i czuję się jak gwiazda. Young Fashion Day jest to konkurs dla ludzi, którzy pasjonują się modą, nie są projektantami, czy nie mają zdobytego jeszcze tytułu projektanta, ale moda jest ich pasją i ich hobby, któremu poświęcają swój wolny czas. Już jesteśmy po próbie, próba udała się rewelacyjnie, mam nadzieję, że cały pokaz także będzie udany. Witamy Państwa na Young Fashion Day, ogólnopolskim konkursie dla pasjonatów mody. Dzisiaj będziemy się inspirować przede wszystkim głębią, morzem, plażą, muszelkami. To są te klimaty, które będą inspirować makijażystów do zrobienia make-upu. Na początku pierwsza edycja była skierowana do uczniów wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym kieleckiej społeczności i dość duże było zainteresowanie. Z roku na rok rozwijaliśmy się. W zeszłym roku rozwinęliśmy konkurs ogólnopolski. No i dużo ludzi dowiadowało się zapewne taką pocztą pantoflową na temat Young Fashion Day. No i dzięki temu mamy też coraz bardziej profesjonalne zgłoszenia, kolekcje, co można widzieć właśnie na gali finałowej. Najpierw był podział na cztery grupy. Grupa A1, A2, B1, B2. Nie została przydzielona grupa A2, gdzie są cztery modelki. Ja z tych czterech modelek wybrałem sobie dwie, które oczywiście podpasowały mi swoją urodą, wdziękiem i uśmiechem. Modele także w męskiej postaci, było ich trzech i też wybrałem z nich dwóch. W całości organizuję cały pokaz, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie modelek, przygotowanie choreografii, muzyki, scenografię, zorganizowanie sponsorów, patronów medialnych. Tym wszystkim się zajmuję, no i jakoś wychodzi. Zobaczymy, jak będzie dalej. Parę lat temu właśnie, kiedy Tomek zaczął bawić się w modeling, podszedł do mnie, zaproponował mi występ na moim pierwszym pokazie, zgodziłem się. No i to jest już kolejny z bardzo wielu pokazów. To będzie mój pierwszy pokaz, na którym będę występować. Dziewczyny są bardzo koleżeńskie, bardzo się dogadujemy ze sobą. Tomek ma wszystko pod kontrolą, także wszystko jest okej. Okay. Jest cudownie, są fantastyczni modele, modelki. Konkurenci są także niesamowici, jest super atmosfera, radość, naprawdę jest super.